Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii tygodniowej z gry Warcraft 3 Reign of Chaos. A tym razem zaczynamy kampanię ludzi zatytułowaną Plaga Lordaeronu. I teraz tak, w tym momencie będę zmuszony zrobić cięcie, ponieważ jakimś dziwnym cudem program Action gryzie się z cinematikami Blizzarda. Tym, jak teraz kliknę Plaga Lordaeronu, to wywali mi nagrywanie i nie wiem, czy ja wam wstawię cinematic, który sobie ściągnę z YouTube'a, nie nagrany przeze mnie, po prostu sobie go ściągnę i wrzucę do programu, w którym montuję, czy co. W każdym razie, teraz się z wami pożegnam. Nie wiem, czy zobaczymy cinematic, czy też od razu zobaczymy się w następnym ekranie ładowania, ale robię krótkie cięcie. Cyk! Doszły nas wieści o przegrupowaniu się orłów. Ostatnie ataki na obozy dla internowanych są chyba na to wystarczającym dowodem. To prawda. Horda rzeczywiście ruszyła. Absurd. Mój lud nie będzie się bezczynnie przyglądał, jak horda gromadzi się u naszych bram. Orkowie nie są naszym głównym zmartwieniem. Ile razy mam to powtarzać? Królu Terenasie, weź sobie do serca moje ostrzeżenia. Zaraza rozprzestrzeniająca się w krainach północy może okazać się szalenie groźna. Zaraza? Wam magom pomieszało się już w głowach. Nie odrzucajmy z góry tej teorii. Jeśli ta, jak mówicie, zaraza stanowi zagrożenie, co wypada nam czynić? To proste. Mówiłem już, że Kirin Tor są gotowi do objęcia wiosek ścisłą kwarantanną. Nie zgodzę się na żadną kwarantannę, póki nie zobaczę dowodów, ambasadorze. Lud Lordaeron dość się wycierpiał i bez bycia więźniem we własnym domu. Ależ oni i tak są więźniami, dobry panie. Co to ma znaczyć? Ktoś ty? Ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Fala ciemności nadciąga, a świat stanął na skraju wojennej otchłani. Dość tego! Straż, zabrać tego szaleńca! Wysłuchaj mnie! Twój lud może się uratować tylko ruszając na zachód. Do zapomnianej krainy Kalim. Ruszyć na zachód, brednie. Powoli, ambasadorze. Nie wiem, kim jesteś, ani w co wierzysz. Ale nie potrzeba nam teraz szalonych proroków. Nasze ziemie znalazły się w niebezpieczeństwie, ale to my zdecydujemy, jak najlepiej chronić nasz lud. A teraz idź. Precz! Raz już zawiodłem ludzkość. To się więcej nie powtórzy. Jeśli ty nie jesteś w stanie unieść brzemienia, znajdę kogoś, kto to zrobi za ciebie. Ostrzeżenie zostało przekazane. Ich los jest teraz w ich rękach. Buja! Jestem po cinematiku, czy też nie, nie wiem, czy wam wstawię, bo generalnie jak mam włączone, to ja widzę w górnym prawym rogu, że mam włączony program, ile tam się sekund nagrywa, czy tam minut, w ilu FPS-ach i tak w ogóle, a podczas cinematiku to mi znika, mimo że mam program włączony, ale w każdym razie kliknę, aby kontynuować. No. I te cinematiki to jakby, nie wiem,
jakby osobna część czegoś. W sumie nie wiem, jak to nazwać, ale mniejsza o większa. Witaj, książę Artasie. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni twoją wizytą. To jest właśnie książę Artas. Nie jestem. O, nim będzie tyle fajnych, śmiesznych rzeczy. Czy śmiesznych, no zobaczycie. To jest taki gówniarz, taki nastolatek taki jeszcze. Jest synem ojciec, króla Terenasa. Ojciec, wciąż się łudzi, że nabędę przy tobie doświadczenie. Co z tego, że jest synem króla i tak jest dobrym człowiekiem. Ojcowskie no prawo marzyć. W każdym razie, Uther, bardzo fajny ziomek. Sytuacja jest paladynem, tak. A Artas, z tego co... Po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz orków. Ja wiem, tak, uczy się na paladyna. Paladynie mają te śmieszne książki. Szykują atak na pobliską wioskę Strondbrat. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz orków. Tak jest. Zdołasz sam pokierować obroną Strondbratu? Maybe. Oczywiście uderzę. O mnie się nie martw. O mnie się nie martw. Gdy ocalisz wioskę, spotkamy się w obozie orków. Uważaj na siebie, Artasie. Dobrze. Mamy Artasa i niech się stanie czterech ziomalków. Mądry. Dobra. Naszym zadaniem oczywiście jest dotarcie do wioski Strondbrat. Mądry plan. Nie wiem nawet jak to przeczytać. Tu gdzieś po boku będą jakieś questy. Mądry plan. Dobrze pamiętam. Jak najbardziej. W każdym razie nie wiem. Odnoszę wrażenie, że ta muzyka nadal jest za głośna. W ostatnim odcinku ściszałem. No. Myślę, że będzie dobrze. Na honor. Chyba jest trochę za cicho. Na cuduje, nie? Chyba teraz będzie dobrze, co? Jak najbardziej. O, chyba jest okej. Mądry plan. O, mamy gościa z wykrzyknikiem. Oczywiście. Jak najbardziej. Będziemy walczyć za Lordaeron. Chwyćcie za swe miecze. O, spoko. No i widzicie, dzięki temu mam dwóch więcej ziomków. Więc to jest spoko sprawa, bo to pomaga. Na takich honor misjach, gdzie nie mam oczywiście bazy. Jesteście moją jedyną nadzieją. A, banda gnoli porwała mojego małego Timiego. To gdzieś tutaj chyba cię zabrali porwali. Go do swojej kryjówki. Z Timin też to będzie fajna sprawa. I później o nim powiem, bo to... Mam nadzieję ogarnę. Pomóżcie mi, proszę! Jestem uwięziony w klatce! Rozkaz? Czego ci trzeba? Tak, panie! I teraz tak. Jak wiecie, bohaterowie mają swoje umiejętności jakieś tam. Na przykład paladyni mają między innymi umiejętność Święty Blask, która pozwala leczyć jego ziutków. Proszę, wyciągnijcie mnie z tej klatki! Chcę wrócić do domu! Dobra, nara. Nie ma go tam, halo? O, jest. Dobrze. Co nam da? Och, jak mogę ci podziękować? Przyjmij to w podzięce. To mikstura leczenia ci da? A pieśń ochrony. No dobrze. No i miłość tego blasku. Paladyni mają na przykład boska tarcza, która sprawia, że są oni nieśmiertelni. Oczywiście. I aura oddania. I ona zwiększa pancerz jednostek wokół. No i na razie nie zwiększa, bo ja tego nie mam. W każdym razie. Jak najbardziej. Umiejętnością, super umiejętnością jakby na poziomie 6 jest wskrzeszenie i ona pozwala wskrzesić 6 martwych jakieś sojuszników i z tego co wiem ona działa w ten sposób, że wskrzesza na najbardziej wartościowych, czyli gdyby miał powiedzmy piechurów i rycerzy, to wskrzesiłoby najpierw rycerzy. Zabierzemy im złoto, tak samo jak innym. Króla. Jakieś niebezpieczeństwo? Ci bandyci zabrali moją księgę rachunkową. Dobrze, lecimy. Bez niej stracę moją farmę. Proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska. To dla nas bardzo ważne. Oczywiście. No, co za ciule, no. Jak najbardziej. Uciekł mi pies. Mądry plan. Oczywiście. Dobra, teraz tu jedziemy. Jak najbardziej. To są takie zadania dodatkowe, ale i tak warto je zrobić, bo one mi dużo... Nie wiem, czy to coś pisze na Messengerze. Nic halo. Cię już nie uratuje. Dobra, ci niech się tam kukłem, ja sobie zobaczę. Okej. Okay. Mądry plan. Nadchodzi sprawiedliwość. No. W każdym razie zniszczmy ich i zdobądźmy tą księgę rachunkową. Nadchodzi. Jak będą wyglądały odcinki z Warcrafta? No w ten sposób, że jedna misja osobna, czyli początek misji aż do ekranu jakby podsumowującego, leć ziutka, leć ziutka.
Do ekranu podsumowującego to jest dla mnie jedna misja. I w ten sposób będę to robił. Dajemy pancerz wszystkim do oka. I teraz widzicie, ja sobie tą aurę na honor dodałem. Nie trzeba mi się kłaniać. Mam tą aurę oddań. I moje jednostki mają opus 1.5 nawet, widzicie? Służę światłości. Czyli nawet jeszcze lepiej to działa chyba, tak? Niech się stanie za tak, plus 1.5 im dało. No i jeszcze lepiej, widzicie sami jak to działa. Mądry plan. Więc spoko sprawa. Znowu mi telefon wibruje, ale... Potem mądry zobaczę plan. Pana grupce, bo ta misja jest krótka, tak? Także spokojnie. Dziękuję za pomoc. Proszę, weź to. Co ty mi dałeś? Jakieś niebezpieczeństwo? Bym jakąś księgę dał, co? W sensie, która mnie... Zbustowała. Na honor. Oczywiście. Niech to, ruszyli do ataku. Do broni, bracia! Klan Czarnej Skały. Tam chyba służę światłości. Czy myślę? Czy nie? Nadchodzi sprawiedliwość. Amram, to nie jest istotne. Mądry plan. Teraz trzeba ich tylko zniszczyć. No się patrzę, są naprawdę kozacy. W sensie, ciepacz ma 680 życia, piechur 420. I więcej obrażeń. Nie trzeba mi się kłaniać. Ale piechur kosztuje 2 koszta utrzymania. W imię króla, mojego ojca. A się patrzy 3, więc coś za coś, poczuj tak? Poczuj mój gniew. Czyli na 2 się patrzy, przepada 3 piechurów. Przez co to się w miarę wyrównuje. Oczywiście. Wolałbym, żeby Arta stawał wszystko. Świadce, no trudno. Siłą. Nic cię już nie uratuje. Mądry plan. Oczywiście. Tutaj coś mamy. Będę tak mniej więcej chodzić. Może nie wszędzie, ale staram się wchodzić do większości takich miejsc. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Co by może pozdrowić oczywiście przedmioty albo owaść takie kolejnych trzy źródłów. Też w imię króla, więc mojego ojca. Sobie w tym momencie. Światłość jest mą siłą. To niech wszyscy nie biją jednego. Trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Uleczymy. To jest spoko sprawa u Paladyna, że może leczyć swoim. Nic cię już nie uratuje. No jednak ze sprawiedliwości niech się stanie zadość. Dobrze, na razie nie podleczymy nikogo. Jak najbardziej. I pójdziemy sobie w górny prawy róg, bo chyba końcówka misji jest w górnym lewym. Boże, jak ja syplenie i niewyraźnie mówię. Oczywiście. Warto rozwracać tak. Kurde, no Albert, mów wyraźnie. Warto też niszczyć takie skrzynki, ponieważ w nich... Da się to niszczyć? Na honor. Ponieważ nikt sobie nas różnie przemytują. Oczywiście. Mądry plan. Na honor. Także spoko, także sobie to zróbmy. Poczuj mój gniew. Służę światłości. Mądry plan. Siebie. I teraz tak. Jaka jest wada dla mnie w Warcraftcie? Czy wada? No to nie jest nic złego. Chodzi o to, że mamy tutaj zakładkę, widzicie, po środku. Na dole. Mądry plan. I tu mogę mieć maksymalnie 12 żołnierzy, ludzi, ziutków, którzy atakują. I jak będzie więcej niż 12, ja ich po prostu na jedno światłość złapanie nie złapię. I muszę sobie ich wrzucić w zakładkę Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Teraz się zamykam. Zabierzcie to bydło tam, gdzie resztę. Ruszać się! No okej. Okay. Biorą ludzi. Jak najbardziej. Znaczy, no to nie jest okej, ale... Oczywiście. Teraz tak, widzicie, że... Sprawiedliwości jest jeszcze niech się ich stanie wóz, jakiś większy rzutek, ale... Nadchodzi sprawiedliwość. To sobie robię teraz, czyli wszyscy będą atakować jednego. Lepiej na tym... Plugawy nędznik. No, zabij do jednego hita był, no. No, oczywiście. Leczymy ciebie. Nic cię już nie uratuje. Zbijesz tego dziwka. Jezus, jakiego ja mam downa, nie? Znaczy... Ja się nie zaprzeczycie, bo z grzeczności się nie zaprzecza. Służę światłości. I na tabie sobie mogę przełączać się do ski, tak? Wiadomo, że najsilniejsze są zawsze z przodu. Na honor. I co, koniec misji. 9 minut się wyrobię. Mądry 10. Plan. Brawo ja. Na honor. Tam chcę iść, a nie, nie mogę. Chwała ci, książę. Ale co z tymi, których zabrały orki? Orkowie. Nie martw się, synu. Odnajdziemy ich. Orki. Wrócą do swych domów. Orki z Majorki. Oho, jest jakiś rycerz. Książę, Lord Uther potrzebuje cię natychmiast w obozie orki. Dobrze. Ani chwili nudy. W drogę! No cóż, ten odcinek będzie krótki. Bo jak mówiłem, będę brał pod uwagę to, jak to wygląda. W sensie...
od początku do końca. I na takim wykresie zawsze będę sobie kończył. Tutaj, no nie będę tych wykresów przeglądał, bo to nie jest istotne. W każdym razie, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku serii tygodniowej. Teraz muszę się przestawić, nie? Żeby nie krzyczeć serii weekendowej, tylko... A w sumie nie będę mówił, że to jest seria, tylko po prostu w kolejnym odcinku. W każdym razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!